Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, mamy zadanie z rozdziału trzeciego, czyli iść do Świątyni Wolnego Obozu. To jest nasze zadanie główne. Ciekawi mnie bardzo, gdzie jest Kurom i czy Kurom jest, wiecie, gdzieś blisko, czy niekoniecznie. My się przeteleportujemy stąd. Mamy. Właśnie nie odblokowałam sobie teleportera do obozu myśliwych, więc musimy to nadrobić na pewno. Także myślę, że do portu się przeteleportujemy i od razu to ogarniemy. Wydaje mi się, że tutaj żadnego zadania dla nas nie będzie, ale zobaczymy. Bo w sumie nie sprawdzałam sobie w dzienniku, czy coś będzie do zrobienia, czy nie będzie. Nie robiłam sobie spoilerów. Chciałam powiedzieć w dzienniku, w sensie w solucji. Tak, no i co? I w sumie ogarniemy sobie ten teleporter przy obozie myśliwych i myślę, że będziemy się teleportować do klasztoru, bo Kurom powinien być już chyba w klasztorze. Byłoby to dziwne, jakby był w innym miejscu. Więc zaraz zobaczymy. A tutaj mamy obóz myśliwych chyba odblokowany już. Jak najbardziej, pięknie. W takim razie możemy użyć znowu teleportera. Wiecie co? Zrobimy jeszcze tak, w sumie zanim się teleportuje. Pasjonat, morderstwo, przekupstwo to w ogóle odpada kompletnie. Pustelnik, ołtarz, to mamy Kuroma. Opuszczona wioska górnicza. No tak, to jest to miejsce, gdzie było dużo szkieletów. Odium to na razie nie. Gdzie jest Harlot? To też. Starożytne zapiski. Vanadium miał kiedyś ucznia imieniem Low. Vanadium widział go kiedyś z bandytą, więc będę musiał poszukać u miejscowych rzezimieszków, co nie będzie łatwe. A może by spróbować w krepie? W ogóle do krepu też się udamy. Zobaczyć, czy tam jest jakiś teleporter. Potrzebny od zaraz. To jest to Donatello, smocze łuski, orkowy artefakt. Fajnie, bo teraz też możemy się fajnie przemieszczać do farmy Karla. Podejdziemy pod krep w takim razie, bo on jest tutaj bardzo niedaleko. Przy okazji, może coś w tym lesie się zrespiło nowego? Wiecie, fajnie, że jest teleport, ale mimo wszystko do krepu i tak jest dosyć blisko. Możemy spróbować tutaj popytać o tego Low. Dzień dobry, witam. Pięknie. Jegor, ja już chyba Jegora mogę też okraść. 79 zręczności, pięknie. I będziemy mieli już za niedługo nowy poziom. Cześć, Mark. Aha, ty jesteś ten, co wygrywa. Dobra, De Niro. De Niro nic. Hej, Pascal ty. ma dosyć dużo zręczności, z tego co pamiętam. 95, no właśnie, aż tyle to nie mam. Zobaczmy, czy któryś z bandytów coś mi może podpowiedzieć, bo fajnie by było, jakby któryś znał tego Low. Ginaj. Morgan też miał dosyć solidną tą kradzież, graniczącą z cudem. Co ty masz? Masz grog, miód, wino, przepis. Dobra, no i tutaj mamy bandytów. Cześć, Ajwar. Chyba nic mi nikt nie powie. Bruno to już chyba nie ukradnę. Nie ukradnę Bruno, tak na pewno. Nie ukradnę, bo to jest ten, co się chyba na mnie rzuca bez powodu. Co się aż dwa razy zapis zrobił pod rząd? Okej. Szybki, ciekawe. Tak. Dobra, ale ja nawet nie mogę mu wziąć rzeczy, bo on się fochnie. Sikar, coś wiesz? Nic nie wiesz. Dobra, no to w takim razie spadamy. Mamy teleport tutaj, więc jest dobrze. To co? Myślę, że teraz polecimy do klasztoru. Idziemy zobaczyć w takim razie Kuroma, czy coś możemy zyskać jeszcze u niego. On niestety nie pamiętam, w której chacie był. Tu jest piekarnia chyba? Nie. Tu jest akurat Herbert. Kurom. No niestety ja nie pamiętam. Tu jest piekarnia. Tutaj chyba był Kurom. Nie, tu. Ojej, żebym ja to pamiętała, takie rzeczy.
Dobrze, że jesteś. Po rozmowie z Magusem udało nam się wspólnie dojść do pewnych wniosków. Magus mocno zainteresował się artefaktem. Nie miał zbyt wiele czasu, ponieważ był zajęty poszukiwaniem klucza, jednak magiczna aura pierścienia zafascynowała go równie mocno, co same ruiny na bagnie. Niestety wziął ode mnie sam pierścień, ponieważ jego zdaniem obchodziłem się z nim zbyt lekkomyślnie. Zobaczymy, jak sytuacja potoczy się dalej. Po tym wszystkim czuję jednak w sobie ogromną moc. Moja ilość many wygląda na podwojoną, to niesamowite. Mam tylko nadzieję, że nie będzie efektów ubocznych. Tego Magus obawiał się najbardziej. To świetnie. Co chcesz teraz zrobić? Obserwuję na sobie efekty rytuału i mam nadzieję, że nie będzie żadnych przykrych niespodzianek. Byłby to kamień milowy w moich badaniach. Dzięki temu mógłbym co najmniej podwoić magiczną moc magów i sprawić, by jeszcze lepiej radzili sobie w terenie. To byłoby absolutnie fantastyczne. Masz całkowitą rację. Możesz przeprowadzić ten rytuał na mnie? Chciałbym skorzystać z jego pozytywnych właściwości. Jeśli przyniesiesz mi kolejny taki pierścień, to możemy spróbować, jednak nie jestem pewien co do skutków ubocznych tego rytuału. Jednak forma rytuału z pierścienia może wyglądać w twoim przypadku inaczej. Potrzebuję też 3 niebieskich kryształów. Castor dał mi je, zanim wyruszyłem na bagno, więc myślę, że nie ma już żadnego. Słyszałem też, że obecnie prowadzi badania na pustkowy, zawsze w ruchu stary dziad. Czy mój rytuał miałby się różnić? Czym miałby się różnić? Twój wzrost mocy magicznej może być znacznie mniejszy lub nawet większy. Ale nie przeprowadziłem jeszcze wystarczającej liczby eksperymentów, aby mieć całkowitą pewność. Dowiedziałeś się czegoś więcej o skutkach ubocznych? Nie, na razie nic się nie zmieniło, ale czas pokaże, czy wystąpią jakieś skutki uboczne. Co do tego pierścienia, mam przy sobie taki pierścień. Możesz przeprowadzić rytuał? Tak, ale do tego musielibyśmy ponownie udać się na bagno do ołtarza. Nie mogę czekać, zróbmy to. Rytuał może pomyślnie przeprowadzić tylko w nocy. Okej, dobra. To myślę, że możemy się tym zająć. Prześpimy się po prostu do północy i lecimy. Chyba, że noc wystarczy. Możliwe, że wystarczy. Nie znasz nawet skutków rytuału, prawda? Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Zgoda, trochę mnie mdli, ale chodź za mną. Oczywiście, że pomijamy drogę. Oto jesteśmy. W porządku, zaczynajmy. Co powinienem zrobić? Trzymaj, przeczytaj to stojąc przy ołtarzu, trzymając pierścień. To wszystko, co musisz zrobić. Okej, w ogóle tu widzę, że się zrespiło co nieco na bagnie. Zobaczmy, co my tu mamy. Rytuał pierścienia. Na papierze znajdują się niezrozumiałe słowa. Dago incantano magico infinitus. Es hat geklappt. Udało się, czuję się jak nowonarodzony. Moja magiczna moc znacznie wzrosła. Cieszę się z twojego powodu. Cholera, co to jest? Co się dzieje? Coś jest z tobą nie tak? Moje ciało to skurcz. Co powinienem zrobić? Przyprowadź kogoś z klasztoru, najlepiej Karadora, byle szybko. Matko Boska. Lecimy w takim razie. Kurde. Dobra, idę po Karadora. I to od razu. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że bez żadnego problemu go znajdę.
Dobra. Kuram jest sparaliżowany i wije się z bólu. Musisz mi pomóc natychmiast. Co? Gdzie on jest? Na bagnie, musimy natychmiast ruszać. Chwyć mnie za ramię i pomyśl o miejscu, w którym go ostatnio widziałeś. Hej, ty! Dotarliśmy na czas. Kurde. Dałem mu miksturę, która jakiś czas temu jest opracowana przez Atanora. Łagodzi paraliż. Masz jeszcze jedną taką miksturę? Po co? Zrobiłam to samo co Kurom, rytuał, który przynosi na siebie magiczną aurę pierścienia orków. Co za lekkomyślny czyn, jesteś teraz w trudnej sytuacji. Mikstura wyleczy jedynie objawy, ale twoje ciało nadal będzie słabnąć. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że naraziłeś swoje zdrowie. Mikstura nie będzie w stanie zapobiec ulatnianiu się twojej energii życiowej. Poczujesz się znacznie słabszy niż teraz, pozostaniesz taki przez resztę swojego życia. Możesz kupić miksturę od Atanora. Tymczasem ja wrócę do akademii. Okej. Mogę kupić miksturę, która zapobiega paraliżowi od Atanora. Zdecydowanie powinienem to zrobić, jeśli nie chcę skończyć jak Kurom. Ale rytuał nadal odciśnie na mnie swoje piętno wedle ostrzeżenia Karadora. Czy było warto? Czas pokaże. Okej. Kurde, tu tyle syfu na tym bagnie jest. Dobra. To się tepniemy od razu do klasztoru i pójdziemy do Atanora w takim razie po tą miksturę. Potrzebuję eliksiru leczącego paraliż. Karador już mnie go nauczył. To będzie raptem 1000 droperi. Co? Zrobiliście go ze złoconego i poświęconego gówna, czy jak? Nie, ale Karador chce dać ci nauczkę, abyś nie podejmował więcej tak ryzykownej decyzji. Okej. Chcę kupić eliksir leczący paraliż. Rytuał pierścienia. W końcu zdobyłem eliksir. I co, i mamy to teraz wypić? Tak jest, paraliż został wyleczony. Zobaczmy. Paraliż został zniwelowany, jednak osłabienie mięśni będzie utrzymywać się jeszcze przez parę dni. Okej. Nie widzę, żebyśmy stracili jakoś bardzo dużo na zdrowiu. O nie, kliknęłam kontrol przez przypadek. Teraz, żeby wyjść, kurde, z tego, to będziemy mieli naprawdę przesrane. F12. Dobra, ale jest questik wykonany. Tak więc dobrze. I co w sumie? Nie wiem, co dalej. Okej, chodzę normalnie. Atanor, spadaj stąd, bo chciałabym się przekimać. Śpimy do rana. Idziemy zająć się innymi questikami, które mamy w dzienniku. Tam widziałam, że mamy coś w dolnej dzielnicy. Podobno tam jest jednak ten ziomuś. Że tutaj oczywiście w tym, w burdelu. Idziemy zobaczyć na dole, czego nie ma, bo tutaj w sumie nie schodziłam go poszukać. No proszę bardzo. Czego tu chcesz? Słyszałeś kiedyś o prywatności? Twoja żona cię szuka. Moja żona? O cholera, już tak późno? Cholera, zupełnie straciłem poczucie czasu. Proszę, nie mów jej, gdzie mnie znalazłeś. Po prostu powiedz jej, że poszedłem do lasu po kwiaty dla niej. No słuchaj, nie wiem, czy mi się chce kłamać, ziomuś. I raczej jej powiem prawdę. Dobra. Orkowy artefakt smoczołuski, potrzebny od zaraz. A to? Co to było? Aha, to było to. Dobra, łatwo przyszło, łatwo poszło, dobrze.
To w takim razie od razu się tepniemy do środkowej dzielnicy. Boże, z tymi teleportami jest o wiele przyjemniej. Pytanie teraz, gdzie jest ta lasencja, bo ona sobie tutaj chodzi gdzieś pomiędzy. I w sumie... O, Argus jeszcze nie okradnięty jest? Będzie trudna kradzież. A tam pierdzielicie. Zobaczcie, wcale nie było tak trudno. Dobra, mamy 20 punktów nauki. Pytanie w sumie, na co to też wydać. Myślę, że moglibyśmy sobie dać włóki więcej. Szczególnie, że ja mam aktualnie pasek tutaj do łuków. Bonus do zręczności dycha. Ok. I premia do władania łukiem 10. Dobra. Czyli mamy 40%. Aha, no to możemy na luzie sobie dawać teraz. Nawet całe te poziomy. Na spokojnie. Zaraz, co? Aha, sfrustrowany widz areny. No dobra. Kabareciarz. A dokąd wyjdziecie niby? Dobra, nie wiem, gdzie ta Patricia. Ona sobie normalnie siedzi. A, widzę ją już zresztą. Powiemy jej prawdę. Znalazłem twojego męża. Naprawdę? Gdzie jest? U Natalii. Co? Jaki Natalii? Nie rozumiem, co chcesz powiedzieć. Znalazłem go w przybyłku Mentuli. Najwyraźniej zapomniał o całym świecie na widok tamtejszej cycatej damy. Co? Ten drań, nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Cóż, czekaj, już ja mu pokażę. Kurde, idzie na dzielni. Dobra. To co? Idziemy do Donatello może załatwić sprawę z tym pierścionkiem. W sumie, bo musi on też się tym zająć, oczywiście. Pomożemy mu dołączyć do gildii. Tak na 100% już. Siemano. Czy chciałbyś dołączyć do gildii jako mistrz? No cóż, bycie w gildii ma swoje zalety. Jednak ta procedura przejęcia jest dla mnie trochę zbyt uciążliwa. Surowca jest tu pod dostatkiem, a ponadto znalazłem handlarza, który sprzedaje moje towary. Gildia ze swoim rytuałem inicjacyjnym zeszła na dalszy plan. Zadbam o to, aby przyjęcie było szybkie i łatwe. A tak? A co z tego będziesz miał? Jestem po prostu członkiem gildii i zajmuję się różnymi sprawami. Może warto spróbować, czego mam się spodziewać? Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to wykonać pokazowy pierścień, który odzwierciedla twoje umiejętności. To powinno już otworzyć pierwsze drzwi, potem zobaczymy. Pokazowy pierścień, możesz obejrzeć moje towary u Dandariusa. Nie masz przy sobie jakiegoś szczególnego pierścienia? O, myślę, że ten będzie w porządku. W takim razie przygotuj 200 roperii. Mam za to zapłacić? Po prostu wykonuj swoją pracę. Już sobie wyobrażam, co rozumiesz przez pokazowy pierścień. Nigdy więcej go nie zobaczę. Cena nie obowiązuje nawet robocizny. Jeśli mi go przyniesiesz, dostaniesz z powrotem swoje pieniądze. Okej, kupię ten pierścień. Dobra, i teraz komu ja mam to zanieść? Zobaczmy. Okej, Argosowi, tak? Dobra, to idziemy w takim razie. Zaraz, Argosowi, Achusowi chyba, nie? Tak, Achusowi. Czyli do Kowala prosto, idziemy. Dobra, fajnie. Fajnie nam się to układa dzisiaj troszeczkę w mieście. Myślę, że też pójdziemy w stronę farmy Orina. Zobaczyć, co się tam dzieje też dzisiaj. Dobra. Donatello chciałby zostać przyjęty do gildii. Przysyła mnie z pokazowym pierścieniem. Pokazowym pierścieniem? A tak, masz na myśli, że przysłał cię Rolf. Nie muszę nawet patrzeć na pierścień, jego prace cieszą się już dużą popularnością. Możesz więc od razu zanieść go Rolfowi. Jednak za przyjęcie musi uiścić opłatę w wysokości 1000 roperii, a pozostali mistrzowie muszą się na to zgodzić. Więc powiedz Donatello, żeby po prostu uiścił opłatę. Resztę możesz zrobić od razu. Nie musisz już pytać Rolfa i możesz od razu pominąć Virtuoso. A teraz idź. Przepraszam bardzo, ale co? Potrzebny od zaraz.
Dobra, czyli musimy się też spytać o to, czy oni się zgadzają, Hej, tak? ty. Tak na to wygląda. Tu na pewno Donatello jest chciałby tyle zostać tłuszczu w przyjęty do hamburgerze. gildii. To skąd To ty się się wiedział? bardzo przyda, znowu Ej, potrzebuję ktoś złotych tu bija blaszek do klacz szkatułek. klucz. Zwei fusy, Kilka sztuk kurde, powinno jeden. wystarczyć, Chodź tu, oczywiście mam Heidi. dostać je za darmo. Dlaczego za Znowu na co? darmo? Na, Takie jest kurde, życie, ty. każdy dostaje swój Tyle kawałek wychodzę. ciasta. Jedz las A teraz Michała pozwól mi i... wrócić do pracy. Okej, czyli on się zgadza. Achus się zgadza. Virtuoso mieliśmy pominąć. Okej, czyli został nam w sumie. Zostało nam iść Ihr do Büro befindet sich in Garota. der fortwährend unsicheren Lage. Vanadiuma też mieliśmy pominąć w sumie. On tak powiedział, czy mi się śniło? Notello Donatello chce möchte dołączyć Ihnen do Zunft messen. Gildii. Co? Kto? Jest Er nowym ist der neue mistrzem w gildii. Już Handwerksmeister der zatwierdziło się jego Zunft. przystąpienie, nie Warst deine pamiętasz? Weib also A więc, zufällig? tak, dokładnie. Cieszę się, że Also, dołączył. Jeśli masz ja. czas, możesz go Klar. pozdrowić. Dobra, to było proste. W sumie. Dobra. Garot się raczej zgodzi, podejrzewam. Ty masz zbroję, bla 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 bla. Donatello chce Donatello dołączyć do möchte in den Zunft gildii. aufgenommen. Ja, das Ta, dachte tak ich mir myślałem. bereits. Kolejny bezużyteczny Noch rzemieślnik ein w dummitzer gildii. unnützes Handwerk. Bezużyteczny? Nimm's mir nicht Nie übel, obwiniaj aber mnie, ale żadne miasto allein nie von zostało zbudowane Goldkettchen za und Ringen pomocą wird wohl złotych keine wisiorków i Maschine pierścieni. gebaut. Was wir brauchen, ist Potrzebujemy ein Pico kowali, budowniczych, Baumeister, Holzfäller drwali i und tym dergleichen. podobnych. Pico Pico Virtuoso ist doch auch Virtuoso bei również der jest w Zunft. gildii. Ja. Tak, a im Gdyby dłużej go ich znam, tym kenne, bardziej uważam, że to był ogromny ist błąd. das Woven Dlaczego Leather jego nach Weiden dołączenie der byłoby Weitling gelungen? problemem? Die Zunft ist schon Gildia już jest groß genug. wystarczająco duża. Cóż, po prostu mi się to Ach, nie podoba. Asun lebt vom Asun utrzymuje Goldhandel. się z handlu Bekommt ein złotem, więc kompetenter potrzebuje Goldschmied kompetentnego genau richtig. złotnika. Du gehst mir Naprawdę heute działasz mi echt auf dzisiaj die na Nerven. nerwy. Na gut. W porządku, Mein decyzję Herr, ich pozostawiam tobie, überlasse dir mojemu die uczniowi. Entscheidung. Okej. Mam nowe Ich skóry, bin. tak by the way. Wszystkie skóry cieniostwora, wszystkie skóry dzika i wilka. Kurde, wilka, bardzo dużo skórek. Ładnie, pięknie. Kurde, ale pod tym jeziorem, no. Zaraz, zanim do Rolfa pójdę, to do Vestito jeszcze się przejdziemy. Siema, ty Hej, się ty. zgadzasz, mam nadzieję. O. Brauchst du zwei Ballen Potrzebujesz Seide? dwóch szpul jedwabiu? Seide? Jedwab? Wo Skąd hast go du die? masz? Na całej wyspie nie masz jedwabiu. Verkannst du? Nun, ich habe Cóż, sie einem zabrałem go kilku Banditen im Seeland bandytom z genommen. południa wyspy po Und wypruciu gibt im Ihnen Flaków. Ruf tatsächlich? Naprawdę, to może Ich być habe nawet sogar mój meine jedwab. Seide. Dam ci za to 400 roperi. Die ist viel mehr wert als Jest die wart Rolf. dużo Ich bin więcej. der Einzige, Tylko der ja Seide zamawiam jedwab z verkaufen kann. kontynentu, dlatego twierdzę, że Aufgrund to mój dessen, dass es skradziony heißt, jedwab. ich könnte auch zu Mogę Argos też udać fliegen, się do aber Argosa i Argos powiedzieć mu o tym. ist Wtedy viel zu odzyskam viel go za Geld. darmo. Ist schon W gut. porządku. Donatello Donatello chce möchte in die dołączyć Zunft do gildii. aufgenommen, das hört man Cieszę się gern. z tych wieści. Du hast Prosisz nicht dazu mistrzów o zugestimmt? zgodę? Exakt. Dokładnie tak. Nun, Cóż, Donatello ist Donatello ein jest guter dobrym Wirtschaftsmann. złotnikiem. Jego biznes ma Seine już solidne Betriebe dafür podstawy, sind pomimo, że przybył tu dopiero niedawno. Du kannst Aarhus Możesz sagen. powiedzieć Achusowi, że się zgadzam. Super. Czyli został nam w sumie Rolfik. Ich bringe Przenoszę dir ci den pokazowy Musterring von pierścień Donatello. Donatello. Ausgezeichnet. Świetnie. Allerdings würde ich es Byłbym doch jednak nicht wdzięczny, für den gdybyśmy w Zukunft przyszłości meiner trzymali się Wahrheit prawdy. gelten. Ich habe Przecież nichts nie Falsches załatajmy gesagt. niczego złego. Tak, to Du działa löst podczas eben przyjmowania meine mistrzów. Aufgabe. Du weißt schon, was Wiesz, ich co mam na meine. myśli. Poza tym nie Zudem habe dostałem ich den pierścienia od Ring nicht Donatello von za darmo. Donatello bekommen. Ile? Wie viel? 200 200 roperi. Rupert. Ein guter Dobra, Preis. cena, trzymaj. Czyli ty się zgadzasz, rozumiem, mordeczko? Dobra. To idziemy do samego Donatello w takim razie. I potem już chyba do Achusa? Nie wiem. Hey. Joachim Joachim möchte für zażyczył die sobie Aufnahme złotych Blaschek. blaszek, najlepiej od Zwei razu Fuß doch dwóch. ein. Keine Nie ma Problem. problemu, do Wohnst du kogo denn mogę unsicher? wysłać fakturę? Ich habe die Proszę, Rohre Roperi. alles klar. W porządku, Ich bin sam ein mu bisschen je auf der dostarczę, jak tylko Liste, wenn ich. skończę. Nie potrzebujemy tych pieniędzy. Jetzt fehlt Teraz nur noch die brakuje Aufnahme tylko opłaty Gebühr za wstęp w 1000 wysokości Rupert. 1000 roperi. W Na porządku, myślę, gut. że to koszt, jaki mogę Ich denke, ponieść. das ist. Trzymaj. Okej, czyli do Achusa pewnie idziemy z tą wpłatą. Vestito, bla 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 bla.
Wiecie co? Podejdziemy najpierw do Rolfa, bo on tutaj jakieś cuda robił, a potem do Achusa. Dobrze, że jesteśmy, wiecie, tym uczniem tego, bo by się chyba nie zgodził. Dobra. No to w takim razie lecimy do Achusa już bezpośrednio. I tak jak mówiłam, udamy się w stronę farmy Orina. Zobaczymy, co tam piszczy w trawie. W sumie i będzie już chyba super. Dobra, tam się jakiś mak podpalił, zajebiście, wszystko gra, to znaczy. F10 robimy, żeby się zrobił zapis. I robimy kolejne kwestiki. I jak tam Achus? Zrobiłem wszystko, co było związane z przyjęciem Tornatello. Słyszałem, masz opłatę za przyjęcie? Tak, tutaj. Bardzo dobrze, możesz zatrzymać 100 roperi jako nagrodę za swoją pomoc. Oby tak dalej, a szybko awansujesz w gildii. Dlaczego musi zapłacić? Dla mnie to było tylko 50. Nie masz warsztatu, chciałeś po prostu zostać czeladnikiem. Aha, dobra. Czyli takie info w sumie na przyszłość. Okej, okay, czyli idziemy go tylko powiadomić. Super. I w takim razie zaraz już będziemy z miasta spadać. Trochę szkoda, że musimy taki kawał latać po tym mieście, no ale dobra. Chciałabym też nową zbroję, ale tak za bardzo Wori mi jej dać nie chcę. Dzień dobry. Jesteś teraz członkiem gildii. Dzięki ci, nie było łatwo, te wszystkie sępy. Jeszcze raz dziękuję i potraktuj to jako zwrot kosztów. Dostałem jakieś książki od niego. Błysk klejnotów, tom pierwszy. I tom drugi. Okej. Okay. W porządku. Czy my coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia? Myślę, że nic, więc będziemy lecieć w stronę farmy Orina. Myślę, że nawet odpalimy nasze superowe buty, bo dawno tego nie robiłam. A idziemy w sumie w bardzo konkretne miejsce, więc powinno być w porządku. Ciekawe, co tam u Orina w ogóle jest do roboty. Przypomniało mi się też, że to był ten cieniostwór w sumie. A, tu się potworki zrespiły w ogóle. Chyba, że ja tu nie byłam w ogóle. Jest to możliwe, bo to był ten cieniostwór. Witam. Tak, no to jest jedyne miejsce w sumie, gdzie nas tutaj jeszcze nie było. W okolicy. Także pozbieramy sobie rośliny. Może coś ciekawego tu rośnie. Albo to był taki po prostu cieniostworek. Taki o. Co tam, jeleń? Super są te jelonki, wam powiem. Ale i tak to się zrespiło trochę. Tam na dole też coś się zrespiło. Co ten jeleń robi? Nie wiem. Tutaj też widzę na górze. Dobranoc. Dobra, zobaczmy, gdzie będzie teleporter. Pewnie gdzieś tutaj przy młynie, nie? Jak tam? Masz dla mnie jakiegoś questa, Sergiej? O, masz coś dla mnie do zrobienia? Cóż, przydałby mi się naprawdę dobry alkohol. Po prostu idź do Merlota, będzie miał trochę. Ale tylko jakieś kiepskie trunki, chcę czegoś mocniejszego. Co masz na myśli? Obojętnie co, dopóki będzie palić. Jeden z pracowników sezonowych miał kiedyś ze sobą szczególnie dobrą ryżówkę. Byłoby świetnie, gdyby udało ci się ją znaleźć, ale oczywiście nadal... Nada się też coś innego.
Hast du etwas? Mir fällt nichts ein. Komm aber später. Okej, nie mam alkoholu żadnego dla ciebie? Poważnie? Niemożliwe. No pójdziemy najpierw jeszcze do zioma tutaj. Od tego. Od wina. Od winnicy. Zobaczymy, czy on ma coś dla nas do zrobienia. Kompletnie nic. No dobra. No i spoko. Pewnie gdzieś pod młynem będzie teleport. Aktywny. O kurde, co tu się dzieje? Polne bestie są wszędzie. Co? No, może nie wszędzie, ale wkrótce rozprzestrzenią się na inne pola. Na szczęście do tej pory ucierpiał tylko pola za rzeźnią. Ktoś musi zająć się tym głównym tutaj, inaczej całe żniwa szlak trafi. Ale dlaczego sam ich nie zabijesz? Masz tylu chłopów, że bez problemu możesz je wymordować. Pierwszy raz coś takiego widzę. Zwykle po polach kręci się kilka polnych bestii, których zabijamy tak szybko, jak to możliwe. Ale w tym roku jest inaczej. Codziennie pojawiają się nowe szkodniki. Polne bestie są bardzo małe i nieszkodliwe dla nas, ale wydaje się, że nie ma ich końca. Pracownicy donoszą, że każdego ranka przybywają nowe, bez względu na to, ile zabiją. Proszę, przyjrzyj się temu. Już sam nie wiem, co mam robić. W porządku, przyjrzę się temu. Bardzo dobrze, powodzenia i jak najszybszego załatwienia sprawy. Mam złe wieści. Hamo i Tiff to dwaj poszukiwani przestępcy. Dlaczego? W rzeczywistości nie nazywają się Hamo i Tiff, ale Levi Inc. Jakieś 4 lata temu pracowali na farmie Karla i tak zabili jednego z jego pracowników. Pracownika Karla? To wspaniale, co? Nie masz pojęcia, jak bardzo się z tego cieszę. Dobrze tak Karlowi. Oczywiście współczuję tej biednej osobie, która zmarła, ale trzeba się cieszyć, gdy coś takiego dzieje się w wolnym obozie. Nie jesteś pozytywnie nastawiony do wolnego obozu? Dokładnie tak, to tylko banda wyjęta spod prawa. Wcale nie martwisz się, że ciebie też to spotka? Moi słudzy dokładnie wiedzą, czym jest lojalność. A ja mam na przestępców oko, nie przychodzą na moją farmę. Teraz przynajmniej wiem, dlaczego nagle przestał zatrudniać obcych ten Karl. Okej, czyli na tobie to nie zrobiło żadnego wrażenia. Co tam? Jak tam Gerwulf? Nic? Pójdziemy może do Merlota jeszcze. O, Merlot jest do kradzieży. Wiesz, gdzie mogę dostać porządny alkohol? Cóż, u mnie. Mam najlepszy gin i wino w całym Asun. Weinard sam uprawia winogrona i przetwarza je w najsmaczniejsze wino w Trzech Królestwach. No, chyba trochę przesadzasz, ale wracając do tematu. Czy wiesz, gdzie dostanę mocną ryżówkę, a może jakiś inny wyjątkowy i dość mocny alkohol? Cóż, jestem biznesmenem. W porządku, kilka monet dla ciebie. To mnie raduje. Najlepszym dostawcą, jakiego znam, jest niejaki Borde z Królestwa Kemary. Do niedawna był także moim dostawcą szczególnie dobrych win. Niestety wykorzystywanie transportu sprawiło, że nie możemy się już z nimi kontaktować. Świetnie, a jak sobie to wyobrażasz, dostanie się teraz do Kemary? Prosiłeś o najlepszy towar. Czy na Asun są jakieś alternatywy? Przychodzi mi na myśl tylko Rikaso. Mężczyzna jest odludkiem i co dziwakiem. Dzięki, zapytam go. Wiemy, gdzie jest Rikaso oczywiście. Co do alkoholu? Nie mam nic. Dobra. Sprzedałam właśnie całe bagienne ziele, bo w sumie go nie potrzebuję, a za to też jest expik. Dobra, zaraz pójdę na te pola poogarniać. Co tu się kuźwa dzieje na tym polu? Matko bosko. Przecież tu jest jakiś wylew potworów. Stara polna bestia. Więcej ich jest. No dawaj. Musimy uważać, żeby nie pozbierać ich jajek przez przypadek. Dobra, tu nic nie ma. Matko bosko.
Królowa polnych bestii. Jezu, ale ona gryzie. Bij to cholerstwo. No zabiła mnie. F12. Kurde, polne bestie. Żeby mnie tak żarły, ja w ogóle zrobiłam jakiś zapis, czy tak się rzuciłam na Bailando. O, pięknie. Bardzo ładnie. Widzimy się za chwilę, moi drodzy. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem. Jeszcze zanim będziemy szli dalej, to zobaczymy, co się tutaj dzieje. Widzę, że tu jakiś warg jest, który robi rozróbę. Kurde, mi tutaj serwojady powyżyrał, no. O, widzę, że się zrespił ten potworek, co był wcześniej, ten cały mar. Okej, na hita. Widzę, że młody cieniostwór dalej tutaj jest, jest też dorosły. Ja już mogę tutaj je wybijać na spokojnie, więc działamy, bo mnie tutaj nie było poprzednio. Tu jakieś pieniążki i w sumie skórzany mieszek i to tak naprawdę wszystko w tym miejscu, ale w porządku. No i co, idziemy wybijać dalej polne bestie. Miejmy nadzieję, że nam się to uda i teraz mnie nic nie zeżre. Tu jest ta cała królowa, więc na pewno trzeba będzie uważać. Co jest to? Ja tą królową już leję? O kurwa mać. Ja pierdzielę, przecież to zabić. Trzeba będzie z broni białej bić, chyba przez godzinę. Masakra. Nie spodziewałam się takiego mocnego przeciwnika, wam powiem. Może by je tak wyrolować i wejść jakoś tędy. Ona tutaj nie wejdzie chyba. Kurwa, ja nie wiem, co ona robi tam. Ale to jest walka z bossem. Wlazła tu. Przecież ja umrę zaraz. Tu się trzeba wyleczyć i to szybko. O kurna, wlazła mi tutaj. Ale widzę, że lepsze obrażenia wchodzą z broni, wiecie, białej. Pijemy, bo ja nie wiem, gdzie ona jest. Pięknie, ubita. Kurdele, dobra. Teraz jeszcze trzeba ubić te małe gnidy. Patrzcie, jaka mini armia, nie? One też potrafią robić krzywdę. Masakra. Ojej. Dobra, ale ona jest ubita. Królowa jest zabita, więc pod tym względem na pewno na plusik. Pijemy te duże potki. Dobra, reszta już myślę, że mi się dawaj. No nie jestem w stanie tego strzelić? Jestem w stanie. Ale jest problem trafić w nie.
Musimy z łuku, bo naprawdę z broni będzie ciężko. To jest normalnie walka. O życie, nie? Masakra. Dobra, zaraz zejdziemy. Dobra. To się widzę poblokowały tutaj. Okej. Nie wiem ile mam strzał, no ale musimy z łuku. Dawaj. Strzelaj, chłopie, błagam cię. Zeżrą mnie. Ale dramat. Kurde. Nie no, jednak z takiej odległości jest dobrze. Okej, saving robimy dalej i lecimy. I wybijamy je po kolei. Dobra, została nam ostatnia kubka wrogów, że tak powiem. Już niedużo. Okej, i dwie ostatnie. Trzeba uważać na te jaja, żeby ich przez przypadek nie zebrać. Okej. Dobra, na szczęście te jajka są tak poukładane, że już nie uda mi się raczej zebrać. W sumie nie wiem, po co mi te żuwaczki, no ale skoro umiem je wyciągać, to lepiej będzie to zrobić. Niczego tu nie znajdę. Dobra, bo tu jest jajo. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Okej, ładnie. I tutaj też już ostatnie. Super, idziemy w takim razie zgłosić to do naszego ziomala. Nie wiem, czy jeszcze jakieś questy tutaj będą do zrobienia, ale... Dobre wieści już do mnie dotarły, dzięki ci bardzo. Możesz odebrać swoją nagrodę u Argosa. Powodzenia w żniwach. To nie jest śmieszne. Hej ty! Ja? O co chodzi? Robotnicy od jakiegoś czasu narzekają na okropne jęki dochodzące z lasu. Boją się, że to snart. Co proszę, jaki snart? Czy mógłbyś być bardziej konkretny? W gospodarstwie jest taka stara legenda, która mówi, że pół wieku temu w lesie za polami mieszkał drwal. Tragicznie w tej historii jest to, że pewnego dnia padł ofiarą dzika i ciężko ranny dowlókł się na pola tej farmy. Błagał i jęczał o pomoc, ale ówcześni wieśniacy byli tak zszokowani strasznym wyglądem rannego, że patrzyli na niego w bezruchu i nie pomogli. Wkrótce drwal, który nazywał się Snart, przeklął wszystkich na farmie, zanim powoli i boleśnie umarł z powodu odniesionych ran. Pracownicy bali się, że duch Snarda w końcu powróci i zabierze ich życia. Czy Snart w pewnym momencie wrócił? Nie bardzo w to wierzysz, prawda? Cóż, od tamtego incydentu za wszelkie niewyjaśnione zdarzenia obwinia się Snarda. Tak jak te jęki, to prawdopodobnie tylko borsuk lub knur w rui. Możesz iść rzucić okiem? W porządku, mogę się rozejrzeć. Może znajdę przyczynę. Cóż, pracownicy powiedzieli, że jęki dochodzą od strony leśniczówki, ale oni sami nie chcieli tego sprawdzić. Więc jeśli dowiesz się, co to było, daj mi znać. No dobra, wiemy, gdzie jest leśniczówka.
Dobra. To pójdziemy zerknąć w takim razie. O, proszę. Hej. Hej, co tu robisz? Na Baliara, te przeklęte odciski. Hej, co? Czego chcesz? Pytałem, co tutaj robisz. A na co ci wygląda? Robię drewno na chatę. Ale ten las należy do Orina, wątpię, byś miał jego zgodę. Nie wiedziałem, że natura może należeć do kogokolwiek. Teraz wybacz, muszę wrócić do pracy. Próbowałeś może wybudować dom w wolnym obozie? Tak, jakiś czas temu. Nie dałem rady tam wytrzymać. Przeczytałem twój list. W takim razie wierzę wszystkim. Dlaczego uciekłeś? Wszystko było zawarte w liście. Wiesz coś na temat wykopalisk prowadzonych przez magów w świątyni wolnego obozu? Nigdy mnie tam nie było, jednak w miejscu, w którym budowałem swoją chatę, słyszałem różne rzeczy. W zasadzie to byłem świadkiem podejmowania wielu ważnych decyzji na temat dalszego postępowania u magów. Często pojawiały się doniesienia o nowych odkryciach w świątyni. Głównie jakoś rodzaju teksty, o których nie mam pojęcia. A co wiesz o wojownikach z wolnego obozu? Masz na myśli ludzi Wulgara? Można by gadać i gadać, w końcu przez nich nie przesypiałem nocy. Zawsze popisywali się na temat swojej siły, straszna nuda. Coś poza tym? Niektórzy rozmawiali o księciu i powodach ich dezercji. To było chyba najciekawsze z tego wszystkiego. Poza tym tradycyjnie, czyli alkohol, kobiety i broń. Dlaczego ludzie Wulgara zdezerterowali? W gruncie rzeczy to przez wysokie podatki. Wulgar zaczął całą tę historię. Zbuntował ludzi przeciwko księciu, a następnie wysłał ich na wykopaliska magów z klasztoru. Podejrzewam, że jego ludzie mają za zadanie ochrony magów, chociaż mogę się mylić. Zakładam, że dowiesz się więcej, rozmawiając z Wulgarem lub jego wiernymi ludźmi. Nie znalazłeś tam przypadkiem mojego pierścienia? Zdaje się, że o nim zapomniałem. Znalazłem go. Mogę go dostać? Pewnie, w końcu był twój. Wielkie dzięki, nie mogę ci jednak dać niczego w zamian. Niech ci się powodzi. Pierścień antidotum to ja tam nie potrzebuję. No to mamy klątwę Snarda. Kurde, gościu sobie po prostu chatę buduje. Czy ja dobrze poszłam? Nie, ale mamy farmę Orina wreszcie. Czyli teleport był tak troszeczkę dalej, z tego co widzę. Siema. Wiem, co było przyczyną jęków. Osiedlił się tam pustelnik, który wyciął tam drzewa, by zbudować chatę. Jęki spowodowane są odciskami, których pustelnik nabawił się w międzyczasie. Co? Pustelnik robiący drewno w moim lesie? Nie pozwolę na to, będę musiał z nim pogadać. Czekaj, byłeś tam, wróć do niego i złóż mu następującą ofertę. Albo oddaję farmie połowę ściętego drewna, albo płaci 100 roperii tygodniowo jako rekompensatę. Jeśli się nie zgodzi, wyślę za nim rekrutów i wsadzę go do więzienia. Kurde, gościu. Ale ma skok na kasę, chłopnie. Masakra. No ale dobra, spytajmy go. Hej. Orin chce od ciebie zapłaty, jeśli chcesz dalej ścinać jego drzewa. Co? O co on prosi? Połowa ściętych drzew lub 100 roperii tygodniowo jako rekompensata. Czy ja wyglądam na bogatego mieszczucha? Nie mam pieniędzy. Ale możesz zaoferować mu drewno. Powiem Orinowi. Co mam powiedzieć, bo ja nie przeklikałam przez przypadek. Okej, że dostarczę mu drewno, ale jak zbuduję chatę. Okej. Całkiem spoko. Dobrze, fajnie. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Pustelnik odda ci połowę drewna, ale wcześniej chce dokończyć swoją chatę, bo nie ma w tej chwili dachu nad głową. Oczywiście, a potem nagle nie będzie miał ochoty na romanie drewna, co? Jeśli ten facet mnie oszuka, osobiście spalę jego chatę. Co powiesz na nagrodę za moją pomoc? Jaka nagroda? Nigdy wcześniej o tym nie wspomniałem. Właściwie to jest oczywiste. Dobra, nie będę taki, trzymaj. Nawet nie wiem, co mi dał. Ale chyba wszystkie zadania na farmie żeśmy zrobili.
Chyba, że jeszcze coś jest. Zerkniemy na szybko do Borel na przykład. Albo do Tatiany. Albo do Selmy. Hej, ty! Masz coś do jedzenia? Nie musisz płacić, dobra. Znaczy się stać cię, żeby mieć jedzenie. Tu jest Sergiej, no to mamy dla niego ten alkohol załatwić. A jak tam Kowal się ma? Kowala nie ma, poszedł sobie na pogaduchy. Dobra, no to obleźliśmy całą farmę. Na razie wygląda na to, że nic tutaj do roboty nie ma dla nas. Więc spróbujemy załatwić mocny bimber. Właśnie, jeszcze tylko skoczę na koniec do Merlota, bo sobie tego nie odblokowałam. Moi drodzy, ja już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. I w sumie, jeżeli chcecie, to też na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. Gdzie znajdziemy Rikaso, my to oczywiście już wiemy. Czyli do Rikaso też sobie podejdziemy w kolejnym odcinku. Sprawdzę sobie, czy jeszcze coś jest do zrobienia, na przykład na farmach. No i zobaczymy. Zobaczymy, a jak nie, no to będziemy się brali za fabułkę, bo widzę, że z tych poboczniaków to tak za dużo do zrobienia raczej nie ma. No i damy sobie 20 punktów w łuk. Tylko muszę znaleźć Flinta, czyli dowolnego obozu. Trzymajcie się i cześć!